Tak, żebyś wytłumaczył widzom, jak to się stało, bo kiedyś Kononowiczowi pomagałeś, była ta słynna akcja zbiórki tam i tak dalej, a teraz piszesz pisma różne na niego i go męczysz. To znaczy on tak mówi, że jesteś jego największym wrogiem, czemu go tak męczysz? Czemu ty go męczysz, a czemu mu nie pomagasz? Widzowie piszą ci sami hejterzy, którzy najbardziej go męczą i go wyzywają od różnych tam najgorszych i tak dalej. No. No to już mówię, jak ja to widzę ze swojej strony. Że on cię męczy, pewnie powiesz, bo opowiadałeś te wszystkie historie, no. Tak, ale to o tym za chwilę. No. Ja od samego początku byłem nastawiony dobrze do tego człowieka, tak? To, że jest inny, tak? No bo powiedzmy sobie szczerze, to moim zdaniem podstawowy błąd jest widzów, bo na przykład dużo w komentarzach jest często, że jaki głupi, jaki coś tam, ale dlaczego on tak, dlaczego on jest taki wredny? Dlaczego pisze donosy na tych, co mu pomagają? No właśnie, widzowie, na tym polega ten cały problem z nim, bo to nie jest człowiek, który działa racjonalnie. Wy często oczekujecie, że on się zachowa w sposób racjonalny, a on się często zachowuje w sposób szkodliwy dla siebie, dla innych. Nie wiem, po prostu w sposób jakiś zupełnie pozbawiony logiki czasami, nie? No właśnie trochę wyjąłeś mi to z ust, bo od kiedy się z panem Krzysztofem znam, to bodajże osobiście, grudzień 2010, jak była ta zbiórka? Chyba tak. Na święta, tak. No to już raptem w 2012, jak nie miałem gdzie trzymać przyczepy kempingowej, zapytałem, czy mogę, panie Krzysiu, pana, tak, no za jakieś tam... Na podwórku? Tak, no bo ma miejsce, tak, no stwierdziłem, no tak. Pod blokiem nie będę trzymał, bo mieszkam w bloku, mieszkałem wówczas. No i co, no i się zaczęły dymy, bo w przyczepie, no tak. Nie wiem w ogóle, po co tam wchodził, tak bez pytania. No, a nie, tak. Ja wiem, po co on wchodził, bo to jest właśnie cały Krzysiek. Że u niego nie może być tak. Kto inny by po prostu, znajomy poprosił cię o przechowanie przyczepy. Przyczepę by postawił na podwórku i by stała. Tak, i by ale, nie grzebał. Ale to nie jest Krzysiek. Krzysiek musi sprawdzić, co jest w środku. No właśnie. I wtedy była chyba pierwsza taka... W cudzej przyczepie. Tak. I wtedy właśnie była pierwsza taka sytuacja, gdzie okazało się, ja nawet tego świadomy nie byłem, że w tej przyczepie jest łopata. No i się dowiaduję od pana Krzysztofa przy telefonie, niedługo później, że tam łopata w środku była, że ktoś tą łopatą zabił kogoś, albo ty kogoś zabiłeś. Ja to na policję zgłoszę. No kurka siwa, jakby, no ja uważam, że jestem osobą wątpliwą i tak dalej, tak, ale jeżeli... No, przeciwko mnie są kierowane jakieś absurdalne zarzuty. Ale i to powiedzmy, to nie są żarty. U Krzyśka to nie są żarty. Ale... Ja myślę, że Krzysiek mógł to naprawdę zgłosić na policję, bo w jego teoria cała, że łopata w przyczepie to jest faktycznie dowód popełnienia zbrodni co najmniej, że ty kogoś zabiłeś i zakopałeś no tą tak, łopatą. No tak, zresztą historia Andrzeja Pochyrskiego, który autentycznie tak, tak, zawiadomienie na policję, że rzekomo w jego domu są materiały wybuchowe i policja przeszukała cały jego dom i on 5 dni bodajże przebywał na obserwacji psychiatrycznej w szpitalu w Choroszczy, dopóki się okazało, że to wszystko są zupełne wymysły Krzyśka, ale Krzysiek to wszystko napisał w oficjalnym piśmie do prezydenta Białegostoku, a ten list trafił na policję i policja wobec takiego zawiadomienia na piśmie, że zdaniem Krzysztofa Kononowicza w domu Andrzeja Pochyrskiego są materiały wybuchowe i on szykuje zamach bombowy na Urząd Miejski w Białymstoku, podjęła stosowne działania. No tak, ale wszystko to było zupełnie nieprawdziwe. No i właśnie, ja tego człowieka szanuję, tak jak w zasadzie generalnie każdego. Znaczy, tak, my mu próbujemy pomagać, opiekować się nim troszeczkę, ale to, co on potrafi czasami wywinąć, czyli to jest zaskakujące. Tylko właśnie co się dzieje, no w ogóle to było tak, że jak był ten słynny grill w czerwcu bodajże u Krzysztofa, w czerwcu 2019 i od tamtej pory przez niemal 2 lata w ogóle się nie widziałem osobiście, nawet telefonicznie nie kontaktowałem bodajże. No i właśnie później pierwszy był kontakt po tych około 2 latach właśnie, jak z Rafałem podjechałem, no i dostałem w twarz. To był, że tak powiem, pierwszy raz. Jeśli chodzi o taką historię najnowszą, tak? No i później ja zwyczajnie chciałem sobie rękę podać z panem Krzysztofem.
no po prostu po ludzku, no dobra, uderzył, no nie jestem jakiś tam kruchy strasznie, nic się nie stało, zresztą chociaż na początku myślałem, że tam jakieś mogę mieć zasilnienia, coś, bo przyłożył po prostu nagle zaskoczenie i tak dalej, ale wszystko było ok, tak, ja się chciałem pogodzić, natomiast reakcja była taka, no gdy podjechałem pod bramkę, wyszedł, no że mam wypier, spier i tak dalej, że on mnie nie chce znać i tak dalej. No i właśnie, i stąd się biorą moje takie zachowania, które mogą się wydawać w ocenie odbiorców, którzy nie znają całej tej długiej historii, którą w zasadzie można by w jakąś powieść spisać. No tak, bo jeszcze wcześniej możecie obejrzeć te filmy, gdzie Mariusz opowiada o tym, że złożył zawiadomienie na policję, że rzekomo Mariusz ukradł mu akumulatory i policja wpadła do jego domu i zabrała 3 akumulatory. Po czym na szczęście na okazaniu tych akumulatorów okazało się, że Krzysztof powiedział, że nie poznaje tych akumulatorów. Czyli to też, to nie są jego akumulatory, czyli zarzut kradzieży zupełnie nieprawdziwy na policję. Nie? Albo kontroli drogowej, że Mariusz się porusza po pijaku i 3 razy kontrole drogowe na trasie. Tak, jedno było zgłoszenie i to w ogóle w taki, bym powiedział, bardzo wyrafinowany sposób, bo najpierw poprosił mnie, żebym zawiózł go do łap. No okej, zawiozłem, no chciał, możemy się przejechać, tak, no nie jestem osobą, która jakaś jest tak nieuczynna, czy coś, spoko, jedziemy. Starszy, chory człowiek prosi o pomoc, Mariusz, bo Mariusz właśnie to, co mu powiedziałem na początku filmu, do pewnego momentu bardzo pomagał dla Krzyśka. Ale z Krzyśkiem jest tak, że Krzysiek po prostu, jeżeli trafia na taki moment, na przykład, że ktoś go gdzieś zawiezie, a potem Krzysiek dzwoni i na przykład Mariusz mu powie, albo ja mu powiem, że na przykład dzisiaj go nie zawiozę, to Krzysiek... To już jest bunt, oj, już jest o 180 Krzysiek stopni. Powie tak, ale dlaczego ty mnie dzisiaj nie zawieziesz, bo jestem w pracy. Nie kłam, ty nie jesteś w pracy. Jestem w pracy, nie mogę dzisiaj. To nie przyjedziesz? No nie mogę, bo jestem w pracy. A, to nie przyjedziesz, to ja napiszę list do twoich tam rodziców, na policję zawiadomienie na ciebie złożę i jeszcze coś tam, bo Krzysiek po prostu w pewnym momencie wpada w taki tryb Napoleona, że nie znosi sprzeciwu, jeżeli on nie prosi nawet już, że tak powiem, nie? To dokładnie. Jest właśnie z nim problem, nie? Więc potem te zawiadomienia, które składał na Mariusza czy na innych, no to jest człowiek, no powiedzmy, no, który właśnie to, co powiedziałem, nie działa racjonalnie, nie działa logicznie. Każdy inny by powiedział, no po czymś takim powinien się spodziewać, że na przykład Mariusz nie będzie mu już pomagał, a wręcz przeciwnie, że skoro on się zachował złośliwie, no to na zasadzie reakcja, że spotka go to samo. Na przestrzeni tych wielu lat tej znajomości, no były różne takie sytuacje, na przykład bodajże 2014 rok, no chciał na policję, na komisariat policji do łap, żeby go podrzucić, byliśmy w łapach, no nie chciał powiedzieć w jakim celu, no ale dobra, nie wiem, może myślę zresztą lokalna atrakcja tak zwana, dobra, niech idzie. Okazało się, że chciał złożyć zawiadomienie na ciebie i poprosił ciebie, tak, żebyś ty go tam zawiózł. Tak, i okazało się, że złożył zawiadomienie, w którym między innymi na przykład zeznał, że ja jestem synem Donalda Tuska. Pośród 5 zarzutów, znaczy zarzutów, pośród 5 wątków, które tam opisał, tam siedział chyba z 2 czy 3 godziny, było między innymi, że ja jeżdżę pod wpływem alkoholu po Ukrainie, Belgii, Holandii, wymieniał kraje, tak naprawdę uważam, brał to jakoś z głowy po prostu, z głowy, czyli z tego też względu, że bodajże na tamten moment ja jeszcze na Ukrainie ani razu nie byłem i... A to Krzysiek coś tam usłyszy, coś tam dopowie sobie, wymyśli. Ja na przykład widziałem szereg takich listów, bo widziałem takie listy kierowane do mnie, do Adama Czeczetkowicza, chyba do Oskara właśnie. Tam z kolei on regularnie, do Krzyśka, chyba niemieckiego redaktora, to były takie listy w stylu, że szanowni państwo, coś w tym stylu, tak? Uprzejmie powiadamiam, że osoba z waszej rodziny, ten, taki, pożyczył ode mnie dużą kwotę pieniędzy, której nie oddał, handluje narkotykami, handluje alkoholem z przemytu, papierosami z przemytu, wykorzystuje seksualnie osoby nieletnie i ja nie powiadomię o tym policji pod warunkiem, że ta osoba się do mnie zgłosi. To tak było, jak już na przykład ktoś od niego telefonów przestawał odbierać i ma się ta osoba do mnie zgłosić i ja wtedy tutaj dojdziemy do porozumienia. Ale jeżeli nie, to kopię tego pisma
w terminie do dnia wyślę na policję. A to wszystko są ewidentnie fantazje, fałszywe zarzuty wyssane z palca. Bym powiedział taki drastyczniejszy przykład tego, jak pan Krzysztof się zachowuje. Natomiast, no, korzystając z okazji, to mówię otwarcie, że jakiekolwiek ujrzę, czy dojdą do mnie, bo ja niejednokrotnie siedząc gdzieś tam, no, korzystając po prostu z telefonu, dostaję, kurczę, plik, wyskakują z Messengera wiadomości z linkami do filmików na YouTubie. A że Krzyśkowi coś się przypomni i zacznie tak, nagle opowiadać coś, no. Że Krzysiek o czymś tam opowiada, że na przykład padło kiedyś pytanie, a co ty z babcią wyprawiasz, że ją spuściłeś z wózka, że dom chciałeś podpalić, to a tak, bo Krzysiu opowiadał na filmach, powtarzając po tych informacjach, które Krzysztof na mnie mówi, tak, i no, ja nie będę się szarpał, na pewno jestem przeciwko przemocy fizycznej, agresji, natomiast kroki prawne, myślę, że będą od tej pory skrupulatnie wyciągane. Nie, no bo z drugiej strony, jeżeli temu nie zaprzeczysz na filmie, czy w jakiś inny sposób, to ktoś pomyśli, że faktycznie to, co powiada Krzysztof Kononowicz, że ty tam, pamiętam, co on opowiadał, że spaliłeś gazety w garku, żeby wezwać straż pożarną, żeby w bloku fałszywie, albo że spuściłeś swoją babcię z jakiejś górki, czy ze schodów na wózku inwalidzkim, to ktoś pomyśli, że to jest prawda, no bo skoro Krzysztof to opowiada, a ty temu nie zaprzeczasz, Dokładnie, także ja już raz... To zaprzeczasz. Nie spuściłeś babci nigdy w wózku inwalidzkim. Zdecydowanie zaprzeczam. Nie było takiej sytuacji. Natomiast ja już kiedyś zrobiłem w 2017 roku, że wyszedłem z tym na drogę postępowania sądowego do Sądu Okręgowego Ochrony Dóbr Cywilnych. No i jeżeli pan Krzysztof... A, to była ta sprawa o pomówienie, gdzie potem komornik zajęła Lublina. Tak. Krzyśka, bo Krzysiek nie chciał zapłacić chyba tam 100 zł kosztów, tak? Czy grzywny? Dla sądu. Dla sądu. I jeszcze później pomawiał w zasadzie i mnie, i panią komornik Dubaniewicz, tak, że ja łapówkę dałem. Pani komornik rzekomo, tak? No nie, to pani komornik, myślę, że taką drobną kwotę ze 100 zł, to nie wiem, ile tej łapówki byś musiał dać, żeby ona się chciała tą sprawą zupełnie nie opłacała. Także dziś mamy 22 czerwca, no w miarę jak będą do mnie docierały filmy jakieś, gdzie jestem po prostu pomawiany, czy znieważany, czy jakieś się dzieją rzeczy... O, jeszcze ostatnie filmy, pamiętam, on coś tam próbował opowiadać, że na przykład wtedy, jak była ta akcja na Boże Ciało, to ty wypożyczyłeś samochód z Warszawy, za który nie zapłaciłeś, bo masz żółte papiery, i potem jeszcze opowiadał, że z firmy Biacomex dostałeś auto zastępcze, za które też nie zapłaciłeś, a może nawet je ukradłeś i sprzedałeś. Co no ty właśnie, na to? No właśnie, to są... Zapłaciłeś czy nie zapłaciłeś? Nie zapłaciłem, bo nie musiałem zapłacić. To właśnie mimo tego, że nie musiałem za to płacić. Mhm. Także to są kolejne pomówienia, Ale to wszystko jest legalnie, że tak powiem, tak? Nie ukradłeś, nie kradniesz samochodów, nie wyłudzasz tam jakoś... Wszystko jest legalnie. No jak dotyczy do tego filmu, czy jakichś innych i... W mojej ocenie będą... Czyli to jakieś auto zastępcze, coś takiego, tak, z pomocy drogowej, czy o co chodziło? Tak. A, no jasne, czyli po prostu szanowni widzowie, niektórzy mają takie ubezpieczenia, że jak zepsuje im się samochód, czy coś takiego, przysługuje im samochód zastępczy na ileś dni. I to nie jest tak, że właśnie, że faktycznie, jak Krzysiek pytał, czy on zapłacił, to może ktoś mu tam powiedział, że nie zapłacił, bo ubezpieczyciel za to płaci, nie? Ale na pewno nie chodzi o to, że wyłudza samochody, które, nie wiem, tam gdzieś kradnie, wywozi, nie wiem, za granicę sprzedaje, czy coś takiego, a sąd mu nic za to nie może zrobić. To Krzyśka są już fantazje, jak zwykle. No oczywiście. Tak, tylko właśnie chodzi o to, że jeżeli takie fantazje są... Nie, no on to opowiada z przekonaniem. No właśnie. On pojechał nawet do tej firmy, jak opowiadał, pytać, dlaczego oni w ogóle wypożyczyli ci auto zastępcze. Znaczy no tak, auto, on nie wiedział, że zastępczy. Więc nie? To jakby ma takie podwójne też no w ogóle. Myślę, że w tej firmie... Wokół mojej osoby, tak, bo nie dość, że ludzie słuchają, co zresztą później na zasadzie... Plotka oczywiście powtarzana, to tak, potem rośnie już do wymiarów absurdalnych. Chodzi o to, że są kanały, już nie będę wymieniał nazw, ale mam je na tropie i mam nadzieję, że namierzę ich właścicieli i osoby, które to wrzucają tam.
Na tych kanałach właśnie autorzy powtarzają te głupoty, mm-hmm. po prostu, nieprawdy na mój temat. Nie, no to powiedzmy delikatnie, przykład... jest taki kanał, ja nie wymienię nazwy, powiem, że facet się uważa za króla debili, czy durnot i opowiada czasami, bo był taki film, że twierdził rzekomo, że Mariusz jest ubezwłasnowolniony. I potem tłumaczenie... Nie jestem do dzisiaj ubezwłasnowolniony. Tłumaczenie mu tego i nawet w dyskusji jeszcze się upierał, że rzekomo Mariusz rzucił nawet orzeczenie na Facebook, które potem skasował, bo się tego wstydził. I tłumaczenie potem ludziom po 50 razy, że nie jest ubezwłasnowolniony, prawomocnie nie ma na dzisiaj takiego orzeczenia, dlatego może jeździć samochodem, może chodzić po wolności, nie uciekł z domu wariatów czy coś takiego. Wszystko jest legalnie, ale ktoś puści w internet coś takiego i jeszcze przekonuje, że jest zupełnie na odwrót i potem ktoś inny musi udowadniać, że nie jest wielbłądem. No. Dokładnie, natomiast też chcę podkreślić, że z tym mogą się wiązać poważne konsekwencje, no głównie finansowe, tak, bo jeżeli sprawa się nie będzie kwalifikowała do pomówienia czy znieważenia, czyli z 212 albo 216 kodeksu karnego, no to na drodze cywilnej zadośćuczynienia jak najbardziej, czy na cel społeczny, czy tam jakaś nie szukam w tym źródła dochodu, tak? Ale, nie, ale chodzi o zasadę. Ale, także kolego, ale prawdopodobnie naprawdę... z Wrocławia, który kręcisz te filmy, a w życiu nie poznałeś Kononowicza i nic nie wiesz. I tak jak ja ci wiele razy tłumaczyłem, to tak jak nie poznałeś osobiście kogoś, to pisanie czy mówienie, opowiadanie o kimś, to jest tak jakbyś, nie wiem, oglądał w telewizji serial Klan, a potem próbował z tego robić jakieś relacje, alternatywne wersje serialu tutaj opowiadać. To jest bez sensu, bo ty w ogóle nie rozumiesz na przykład niektórych rzeczy. Skąd się biorą konflikty pomiędzy ludźmi, jak długo my się znamy i tak dalej. Nie znajdź sobie kogoś we Wrocławiu, poznaj go osobiście, chodź nagrywaj, może wtedy będziesz blisko źródła swojej informacji. To wtedy to będzie bardziej wiarygodne. Opowiadanie o tym, co się dzieje w Białymstoku, gdzie ty nigdy nie byłeś i nie poznałeś tych ludzi osobiście, to jest... To ci z tego bajki po prostu wychodzą, kłamstwa i tylko ludzi w błąd wprowadzasz, no. No, także ja jeszcze raz się powtórzę, że ostrzegam przed mówieniem nieprawd o mnie, tak? Bo święty nie jestem, mam swoje za skórą, mam swoje problemy, tak? W różnej materii, tak? Co jest prawdą, to jest, tak? Ale takie pierdoły, co jest prawdą, naprawdę... to jest prawdą, a co już jest wymysłem czy jakimś tak, kłamstwem, to jest kłamstwo. Tak, ale takie pierdoły, które słyszę nieraz na tych filmach, zamierzam konsekwentnie ścigać i wyciągać z tego konsekwencje. To na tyle ode mnie. 17 minut film, także długo wyszedł, ale myślę, że dogłębnie żeśmy wyjaśnili istotę całych zależności, konfliktów. I tyle, i na razie.